Zmiany na stanowisku dyrektora Puławskiego Szpitala nie będzie. Dotychczasowy zarządzający powiatową placówką Piotr Rybak będzie pełnił swoją funkcję przez kolejnych 6 lat. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjął już zarząd powiatu puławskiego, który przychylił się do opinii 7-osobowej komisji konkursowej kierowanej przez Ireneusza Rzepkowskiego. Przypomnijmy, że urzędnicy starostwa byli zmuszeni rozpisywać postępowanie konkursowe dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem zgłosił się tylko jeden kandydat. Piotr Rybak pełni funkcję dyrektora Puławskiego Szpitala od 2015 roku. Wcześniej kierował szpitalem w Łęcznej. Jest też członkiem zarządu powiatu łęczyńskiego. Pierwsza kadencja Piotra Rybaka na tym stanowisku upłynęła w 2021 roku. Została jednak wydłużona ze względu na pandemię. Obecna umowa z dyrektorem będzie obowiązywać do listopada 2028 roku. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Fieldorfa Nila 2. Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.